jesteśmy na premierze teatralnej i dzisiaj myślę, że jesteś w podwójnej roli, bo nie tylko jako gość, jako widz, ale też jako ogromne wsparcie dla swojego męża. No mam taką nadzieję, trzymam mocno za niego kciuki. Nie mam pojęcia nawet, o czym jest spektakl. Nie pozwolił mi nawet zajrzeć do scenariusza, bo powiedział, że chce, żebym miała niespodziankę. Więc no bardzo jestem dzisiaj podekscytowana, bo faktycznie nie było mnie też w teatrze przez ostatni czas, więc nie wiem nic, jak idzie, jak... A wiadomo, aktor zawsze przed premierą ma swoje różne stany, więc nie słuchałam też do końca, jak on mówi, jak idzie, bo... Wiadomo, że przeżywał, ale bardzo mocno trzymam dzisiaj za niego kciuki. Uchylę rąbka tajemnicy małej. Spektakl mówi też, porusza tematykę mediów, show biznesu, tego, czy właśnie opłaca się w cudzysłowie bywać, czy nie. Mi się wydaje, że kiedyś ciebie o wiele częściej mogliśmy widywać właśnie, czy na imprezach, czy też jakieś wywiady, rzeki na przykład. Chyba trochę zrezygnowałaś z show biznesu. Wywiady, rzeki, o matko, mam nadzieję, że nie. Czy zrezygnowałam? Wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia tego, że więcej w tej chwili gram w teatrze, a mniej udzielam się w telewizji czy w kinie i to chyba stąd ta zmiana proporcji. Jak wszyscy dobrze wiemy, no teatr może jest trochę mniej taki nastawiony na show i medialność, w związku z tym pewnie dlatego. Ale to celowy zabieg, że właśnie trochę mniej takiego większego rozgłosu? Czy celowy? Nie wiem, tak trochę też tak propozycje, jakby, które mnie interesowały, zdecydowały właściwie, w którym kierunku poszłam, ale nie ukrywam, że też to skupienie może bardziej na życiu też prywatnym plus na takiej pracy trochę bardziej intymnej chyba jednak też mi bardziej odpowiada. No właśnie, dzisiaj też w podwójnej roli tak naprawdę, bo też jako przyszła mama, czy ty specjalnie dobierałaś to wydarzenie, na którym, bo to chyba jest twoje pierwsze takie wyjście, będąc w ciąży? No jakby nie miałam też okazji wcześniej, to znaczy nie miałam okazji. No, ja właściwie chodzę tylko na premiery teatralne, kinowe, na te rzeczy, które mnie interesują i to jest też taki wyjątkowy stan, że wydaje mi się, że warto go tak sobie przeżyć trochę w skupieniu, ale dzisiaj no musiałam stanąć na wysokości zadania, no i wspieramy męża mojego. No właśnie, ale był stres, że we dwójkę wspieracie, właśnie, bo tego nie dodałem. No troszkę tak, wiadomo, no to jest taki inny stan, inny moment i... Chyba musimy kończyć, bo jak mi się wydaje, że się tak zrobiło pusto, że się właśnie zaczyna. To jeszcze tylko się dopytam, czy... Chciałabym mieć wejścia smoka. Czy planujesz zniknąć po urodzeniu, żeby zrobić sobie taką przerwę? Jeszcze nic nie planuję, nic nie wiem. Jest to dla mnie na razie po prostu wielka jedna przygoda. W takim razie życzę ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję. W tym stanie. Dziękuję.